duża część ogrodu jest zarośnięta, czyli jak my to nazywamy ekologiczna. I wobec tego różne żyjątka mogą sobie spokojnie żyć w trawie, my ich nie niepokoimy. Pod kamieniami, mrówek dużo, no to jest trudne bardzo, bo to tak, no, omijać mrowiska, czy je rozjeżdżać. Rozjeżdżać, no to jest masowe morderstwo się popełnia na tych mrówkach. No więc tak, staram się między życiem mrówek a swoim jakąś równowagę utrzymać. Szambo odgrywa w moich wierszach bardzo ważną rolę. Staje się nawet, że jestem pierwszym polskim poetą, który wprowadził szambo do poezji. Może nawet pierwszym poetą na świecie, który wprowadził szambo do poezji. Tego nie wiem. O poezji w ogóle wie się bardzo mało. Nie wiadomo, dlaczego coś się w niej pojawia, a coś nie. W pewnej chwili uznałem, że to się powinno pojawić. Się pojawiło, ale dlaczego? Bo chciało. No, przywołajmy na początek tę słynną, rozgrzewającą umysły i serca tetralogię, czyli Wieszanie, Kinderscenen, Samuel Zborowski i Rejtan, Upadek Polski. Dlaczego Rymkiewicz, który przecież jest bardzo znanym, znaczącym historykiem literatury, nagle zdecydował się na to, żeby opuścić ten oswojony, bezpieczny w jakiejś mierze teren badań literackich, obwarowany przecież także pewnymi rygorami metodologicznymi, i puścić wodze w pewnej mierze swojej wyobraźni i, niektórzy dodają, krwawej wyobraźni? No myślę, że to, że historyk literatury zaczął pisać o historii, wynika z tradycji literackiej. Jeśli Rymkiewicz pisze o Rejtanie, to dlatego, że Mickiewicz pisał o Rejtanie. Jeśli Mickiewicz pisze o Samuelu Zborowskim i jego dramacie XVI-wiecznym, to dlatego, że pisał o tym w swoim dramacie Juliusz Słowacki. Więc kto bada, kto studiuje historię literatury polskiej, polskich wielkich poetów, zwłaszcza w epoce, w której specjalizował się Rymkiewicz jako historyk literatury zawodowy, rzemieślniczo do tego przygotowany, to musi iść śladem tych swoich mistrzów i musi zadawać pytania o to, co ich interesowało. Teraz Rymkiewicz widzi rzeczywistość jakby w dwóch wymiarach. Pierwszym wymiarem to jest porządek przyrody, porządek natury, to co widzieliśmy na filmie z Milanówka. Drugim wymiarem istnienia jest wymiar historyczny. Wszystko co istnieje, istnieje tylko w planie historycznym, więc pytania historyczne są pytaniami najwyższej wagi. W tych dziełach tetralogii, zwłaszcza w Wieszaniu i w Kinderscenen, Rymkiewicz formułuje no, bardzo odważne tezy dotyczące tożsamości zbiorowej Polaków, mówi i również historii, prawda? Mówi o tym, że gdyby u nas w Warszawie podczas insurekcji kościuszkowskiej gilotynka popracowała trochę, to bylibyśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu, stalibyśmy się być może inną zbiorowością. W Kinderscenen pisze o masakrze, o tym, w jaki sposób krew może stać się węzłem jednoczącym ludzi. To wywołało mnóstwo dyskusji, mnóstwo kontrowersji. Wydaje mi się, że Rymkiewicz celowo prowokuje, ale do czego on prowokuje? Ja od razu powiem, że tak jak wielu recenzentów tych książek, nie mam przekonania do słuszności tez, które pan zacytował. Wydaje mi się, że nie ma oczyszczenia przez krew, o którym marzyli francuscy reakcjoniści po Wielkiej Rewolucji. Natomiast no dlaczego by takich tez nie stawiać? Jeżeli mamy myśleć poważnie o historii, to musimy rozważyć różne jej interpretacje, różne skrajne czasem konkluzje, do których dochodzą uczestnicy dziejów, a uczestnicy dziejów w XX wieku naprawdę mieli dość okazji, żeby formułować sądy prawda, głęboko pesymistyczne o nieobecności Boga, o jakby upadku ludzkiej natury, o bezsilności kultury stworzonej w Europie czy stworzonej przez chrześcijaństwo. I zasługą Rymkiewicza jest tutaj to, że on nie zamyka przed nami tego horyzontu, on po prostu się w to zagłębia. A zagłębia się też w to w pewnym kontekście, który go do tego skłania, w kontekście współczesnym. Jeżeli weźmiemy tutaj przykład owej książki o wieszaniu, no to tym kontekstem jest sprawa winy, prawda, i sprawiedliwości w historii. Jeżeli co jest taką częścią współczesnego doświadczenia historycznego? No,
częścią tego doświadczenia jest to, że winni nie ponoszą kary, że uchodzą odpowiedzialności, że krew się leje, a nie ma sprawiedliwej oceny tego, co się dzieje. To jest doświadczenie pokolenia Rymkiewicza, to jest doświadczenie II wojny światowej, doświadczenie okresu po II wojnie światowej i ono było częścią dyskusji politycznej w Polsce i w latach 90. i około 2007 roku. Dopiero zobaczone w tym kontekście wieszanie poddaje się takiej interpretacji pełnej, bo nie należy sądzić, że Rymkiewicz jest ideologiem politycznym, którego tezy musimy brać dosłownie. Jest pisarzem i nie da się przełożyć, jak to czasem jego krytycy próbowali, różnych zdań wyrwanych z jego narracji na postulaty o charakterze bezpośrednio historycznym czy bezpośrednio politycznym. Trzeba pamiętać, że to jest pisarstwo. Ale w takim razie wypadałoby go uznać za prowokatora i potraktować kategorię prowokacji jako bardzo świadomy zabieg, wielokrotnie wprowadzany w jego książkach. Dlaczego on uznał, że prowokacja jest nam potrzebna? Ja bym powiedział tak, że zapewne dlatego, że jeśli z tą tezą się zgodzimy, a ja generalnie chyba się zgadzam, dokładnie z tych samych powodów, dla których Juliusz Słowacki na przykład był jednym z największych prowokatorów w historii polskiej literatury. Znaczy przerabiał te najbardziej, powiedzielibyśmy, korzenne tematy polskie i to robił w taki sposób, że zarzuty, tak, że one po prostu się przemieniały niekiedy w zupełnie inne zagadnienia, inne obrazy, inne historie, inne opowieści. Prawda? No, najlepiej to widać w późnej dramaturgii Słowackiego. Tak? I zwieńczeniem być może jest ten nieukończony czy ukończony, zależy jak na to spojrzymy, dramat poświęcony postaci, która samego Rymkiewicza interesuje, czyli Zborowskiego. To, co Słowacki robi z polską historią, jest fenomenalne, a Rymkiewicz, Jarosław Marek Rymkiewicz w wielu względach jest, no, pod wieloma względami jest uczniem, tak. Kontynuatorem tej, no, to jest genezyjskiej lepsze, wizji, tak, historii. To jest lepsze słowo. A prowokuje po co? Myślę, że ta prowokacja jest prowokacją o charakterze sokratycznym, może tak byśmy powiedzieli. To znaczy był kiedyś taki moment, taka okoliczność, że środowisko skupione wokół dwumiesięcznika literackiego Topos przyznało Rymkiewiczowi Nagrodę Mistrz i ja miałem przyjemność wtedy wygłaszać laudację. I właśnie to była główna myśl tego tekstu krótkiego, który napisałem. To znaczy, że Rymkiewicz jest kimś w rodzaju Sokratesa dla współczesnych Polaków. To znaczy jest kimś, kto dźga rozmówcę i przymusza go do myślenia. Jeśli pan przywołuje tę formułę majeutyki, to jest formuła rodzenia prawdy, prawda? To znaczy dochodzenia do rozumienia. I powiedziałbym, że to jest generalnie główna myśl tego czegoś, co można by nazwać hermeneutycznym projektem, przepraszam za brzydkie słowo, Jarosława Marka Rymkiewicza. To znaczy takie koło myślowe, które sam poeta, sam pisarz przechodzi, ale my przechodzimy razem z nim. I w związku z tym po przyjęciu warunków prowokacji, tak, po przyjęciu warunków tej gry, zostajemy wprowadzeni w nowy porządek myślenia. Tak? I po spotkaniu z tą myślą jesteśmy już zupełnie do zupełnie innych rozpoznań skłonni. I myślę, że to jest główna przyczyna tego, co panowie nazwali prowokacją. Spór o Rymkiewicza miał nieoczekiwane zakręty i kulminacje. Zobaczmy fragment filmu Poeta pozwany.
Powiada, żadna praca nie hańbi. No tak mawiał komendant Oświęcimia. Pana mecenasa i pana Rymkiewicza. Proszę przeprosić pana Rymkiewicza. Pan jest z tyłu. Puśćcie pana. Prawnikiem jest pan. Znaczy adwokatem. Ma pan jest tutaj, o. Widzieli państwo fragment procesu, jaki Adam Michnik wytoczył poecie z Milanówka. Znaczy Agora po prostu. Agora, tak, w imieniu Adama Michnika. Do czego była potrzebna Rymkiewiczowi ta awantura? Dlaczego człowiek, który jest wielkim pisarzem, ma niekwestionowaną pozycję na Olimpie literackim współczesnej Polski, co przyznają zarówno ci, którzy się z nim zgadzają w sprawach politycznych czy historyczno-literackich, jak i jego przeciwnicy. Dlaczego uwikłał się w ten doraźny spór z możnymi tego świata, który w końcu no, spowodował, że był ciągany po sądach, że spotykały go różne kłopoty? No ja jestem przekonany, że to nie było wynikiem jakiejś kalkulacji, żeby urządzić tego typu widowisko publiczne, tylko to wynika z jednej strony z tego, że jest to poeta wielki, to znaczy poeta odważny, który nie boi się formułować swoich poglądów niekoniecznie dobrze widzianych wśród możnych tego świata, a z drugiej strony dzięki temu, że takie poglądy formułuje, że się tego nie boi, jest wielki. Pokazuje, że ta literatura, którą on tworzy, czy o której on pisze, jest komentarzem do tego, co się dzieje tutaj i teraz. No może przypomnijmy jeszcze w ostatnim słowie, za co ten proces był wytoczony. Za to, że Rymkiewicz powiedział, że redaktorzy Gazety Wyborczej są spadkobiercami Róży Luksemburg. I sąd skazał go na tej podstawie, że nie ma żadnych dokumentów, które by potwierdzały dziedziczenie spadku po Róży Luksemburg. Chociaż zachowały się wypowiedzi Adama Michnika w wywiadach, gdzie sam mówił o sobie, że był luksemburgistą. Wracając jeszcze do tetralogii polskiej i wiążąc ją z tymi sporami politycznymi, czy te książki były rodzajem odpowiedzi na jakieś wyzwania, przed którymi stoi polskość, sprawy polskie? Proszę zwrócić uwagę, że kiedy wybuchła III Rzeczpospolita, na początku lat 90. pojawiło się hasło sformułowane przez Marię Janion o końcu paradygmatu romantycznego kultury polskiej. Wszyscy wtedy porzucili te tematy romantyczne, bo były już jakby napiętnowane rodzajem tego końca. Przypomnijmy, a Rymkiewicz nie. Janion uzasadniła to w ten sposób, że powiedziała, że Polacy patrząc w lustro przestali się sobie podobać. Czyli to źródło uznania, które sami dla siebie czerpali z tradycji romantycznej, jakby wyschło. Tak? Ale przyszła taka fala antyromantycznej czy antydziewiętnastowiecznej reakcji w latach 90. i późniejszych. I ona w zasadzie była obowiązującą regułą życia kulturalnego po 89 roku. I Rymkiewicz się na to nie zgodził. On to kontynuował, ale on także w ten sposób jakby łamał to hasło końca paradygmatu romantycznego. Znaczy mówi, to jest, musimy zostać przy tych pisarzach. To jest dalej aktualne. Powinniśmy czerpać z Mickiewicza i powinniśmy mu zadawać różne pytania, ponieważ to są nasze współczesne pytania. On był, jak mi się wydaje, jedynym w tym momencie na przełomie 20-20. Ale z czego to wynikało? Czy z przekonania, że antropologia romantyczna jest wciąż dobrze opisuje naszą sytuację egzystencjalną jako ludzi? Czy to, że potomkowie wielkiego księcia Konstantego wciąż trzymają łapę na księstwie warszawskim? Może z tego, że Rymkiewicz zauważył taki aksamitny sposób depolonizacji polskiej kultury, da, związany z tym wszystkim, co wybuchło po otwarciu granic, co nas otworzyło na ideę
powiedzmy nowej lewicy europejskiej z 68 roku, czy amerykańskiej idei neoliberalnej. O tym Mickiewiczowi się nie śniło, mimo że na Sorbonie wykładał. Ale wszystko możemy znaleźć u Mickiewicza, tutaj nie zgadzam się z nim. Przypomnijmy, że ta diagnoza Marii Janion stała też w sąsiedztwie innej diagnozy o końcu historii, czyli Fukuyamy, prawda? Tak, one się gdzieś w polskiej kulturze, w polskim życiu publicznym ze sobą jakoś zlały nawet obie te diagnozy o globalizującym się świecie, w którym tożsamość narodowa, a więc i historia w trybie narodowym straci na znaczeniu. Zarówno Janion stawiająca tezę o końcu, jak Rymkiewicz, który nie przyjął tej tezy, który nie przyjmuje tej tezy, występują w podwójnej roli. To znaczy jednocześnie stawiają pewną diagnozę jako historycy, a z drugiej strony wyrażają pewne życzenia, pewne nadzieje jako kreatorzy pewnej narracji historycznej. Kim właściwie Rymkiewicz jest? Kim jest bardziej? Czy bardziej jest badaczem historii? Kimś, kto stara się nizać fakty na jakąś nić obiektywizacji? Czy bardziej kimś, kto tworzy samosprawdzającą się przepowiednię, tworzy historię de facto? A może wręcz mitotwórcą, tak, który mity z faktów historycznych konstruuje? No, myślę, że to by było przesadą, gdybyśmy powiedzieli, że Rymkiewicz aspiruje do roli jakiegoś demiurga historii. Natomiast jest poetą i poeta to jest ten, który tworzy z greckiego źródłosłowu poiezis. I przez to, że on uczestniczy w procesie twórczym i to jest doświadczenie jemu osobiście bardzo bliskie, to z całą pewnością fascynuje go też proces tworzenia historii. Prawda? Fascynują go sytuacje, czy osoby, czy ludzie, którzy te historie tworzą. No bo jeżeli nie ma nic poza planem historii i przyrody, a przynajmniej nie możemy o tym nic powiedzieć, tak jak Rymkiewicz milczy zasadniczo o stwórcy, o Bogu, o przedustawnej harmonii świata, no to w takim razie twórcami historii są ludzie, prawda? Ja, twórca, poeta, mogę zrozumieć i mnie fascynuje inny człowiek, który tworzy sytuacje społeczne, który tworzy wydarzenia historyczne. To jest fascynujące. To też jest zapewne przyczyna tego zwrotu w stronę myślenia. Ale czy pisząc w wieszaniu tę swoją fantazję, czy rozwijając ten fantazmat ukarania zdrajców, ukarania króla, ścięcia króla na rynku w Warszawie, on nie, w jakimś sensie nie chce odwrócić koła historii, nie chce, żebyśmy przynajmniej mentalnie w wyobraźni przenieśli się ponownie te 200 lat wstecz i na nowo przeżyli swoją dojrzałość historyczną. Czy tutaj nie zachodzi tego typu operacja? Być może to można wyczytać z wypowiedzi Rymkiewicza, z jego książki. Być może o to mu właśnie chodzi, ale trudno mi w to uwierzyć, żeby spodziewał się takiego odczytania. Myślę, że on jest raczej interpretatorem i analitykiem tego, co się zdarzyło. A historię traktuje jako klasycznie, jako nauczycielkę życia, jako pewną wiedzę, która pozwala sądzić, że w zbliżonych sytuacjach historycznych zachodzą podobne wydarzenia. No to jest ogromna siła świadomości historycznej. Oczywiście ta świadomość historyczna jest zagrożona współcześnie i to było widać 10 czy 15 lat temu jeszcze wyraźniej przez różne zjawiska. Wypędzano historię ze szkół na przykład. Wypędzano historię ze szkół. To też ciekawe było odpowiedzieć, dlaczego to robiono. Tworzono jakiś taki fikcyjny świat popkultury, rozrywki hollywoodzkiej, który się obywa bez historii prawdziwej, natomiast żywi się fantazją, fantastyką. Książki Rymkiewicza mogą być odpowiedzią na to. Prawda? I książki Rymkiewicza mogą być odpowiedzią na to, że samą baśnią, samą fantastyką współcześni ludzie żyć nie mogą. No ale panie doktorze, właśnie, czy w takim razie Rymkiewicz jest tylko takim Sokratesem, który też przypomina nam nasze dzieje, naszą tożsamość, odnawia, czy próbuje ją tworzyć właśnie poprzez tworzenie mitów na temat historii, alternatywnych. Oczywiście, że próbuje tworzyć, tak? Dlatego, że powiedziałbym,
rodzenie prawdy, tak, to wedle tej formuły sokratejskiej, którego matka, jak wiadomo, była położną i on też chciał być położnikiem. Sądzę, że Jarosław Marek Rymkiewicz również jest położnikiem naszej świadomości, nie tylko historycznej, tak, ale w tym dziale twórczości, o którym w tej chwili mówimy, jest położnikiem świadomości historycznej czy historiozoficznej współczesnych Polaków, nawet jeśli duża część z nich protestuje przeciwko temu, tak? Ale na tym polega właśnie moc Sokratesa i jego przekleństwo. Sokrates jest kimś, kto budzi sprzeciw i kto wymaga cykuty. No ale tak? W tym sensie Rymkiewiczowi chodzi o prawdę jak Sokratesowi, czy właściwie on nie dba o prawdę, panowie, bo chce stworzyć jeśli inne. Pozwolicie, to mały fragment z Wielkiego Księcia. Kto działa w historii i wypowiada, działając, jakieś słowa, musi się jednak liczyć z tym, że te jego słowa będą wprzód wiele razy przekręcane, a potem wiele razy interpretowane. Czyli na inny sposób także przekręcane. Co dociera do nas z historii, to już jest przekręcone i my to znowu w sobie przekręcamy i na to nie ma rady. Musimy przekręcać, bowiem chcemy pojąć. A gdybyśmy nie przekręcali, to nic byśmy nie pojęli. Historia jest na naszą miarę, jest taka, jaką możemy, potrafimy, umiemy pojąć. A więc taka, jacy my jesteśmy. Innej, takiej, której pojąć nie bylibyśmy w stanie, nie sposób sobie wyobrazić. Więc można rzec, że w ogóle jej nie ma. Nawet tajemnice historii, takie, o których się mówi, że są niepojęte, nie do pojęcia, też przecież jakoś pojmujemy właśnie jako niepojęte tajemnice. I tu kawałek przeskakuje, ale ponieważ historia nie jest czymś, co było, gdyż jest, może być tylko czymś, co jest, taka już jest natura naszego pojmowania, że teraźniejsze jest nieprzeszłe. Nie należy mieć wyrzutów sumienia, kiedy coś się przekręci. Historia z tym, co teraźniejsze. Tak? Nawet no to jeśli się nasuwa się to, tak? Nasuwa się to trudne słowo hermeneutyka. To jest taki świetnie napisany, dowcipny traktat o tym, czym jest fuzja horyzontów pomiędzy współczesnością a przeszłością. Gadamerowska fuzja horyzontu. No dobrze, ale tu uciekamy w teorię, ale przecież historia to także mięso, to także działania polityków w tym sensie, także akcje polityczne. Zobaczmy coś na ten temat. Są ludzie, którzy chcą pisać i piszą, chociaż wychodzi to nie najlepiej. Są tacy, którzy piszą i to jest, jak to się mówi, drukowalne. Są tacy, którzy piszą dobrze. Są tacy, którzy bardzo dobrze, są tacy, którzy są w tej dziedzinie wybitni. Wreszcie są tacy, ale to już jest naprawdę bardzo rzadkie, którzy pisząc tworzą mit. To jest, można powiedzieć, najwyższy stopień twórczości, najwyższy stopień literatury. Jarosław Marek Rymkiewicz w swoich książkach twierdzi, że nie ma żadnego sensownego wytłumaczenia polskiej historii. Mamy rozmaite kulturowe artefakty, które krążą w naszej pamięci i teraz potrzeba jest nowych autorów, nowych poetów, nowych proroków, wręcz jak on mówi, którzy ułożą sensowność Polski na nowo, tą sensowność, która będzie tak naprawdę nowoczesna. Jego projekt jest bardzo nowoczesny. Autor bierze różne elementy polskiej kultury z przeszłości, własne wspomnienia, a często też wyobrażenia, tak? Własne pewnego rodzaju historyczne fantazje i skleja to w jedną wizję jakąś polskości, która ma być nową wizją dla nas wszystkich, tak? Znaczy, czyli mamy do czynienia z takim projektem jednak dosyć postmodernistycznym, a wiadomo, że postmodernizm jest pewnym echem romantyzmu. Podałbym jeden taki konkretny przykład z książki Wieszanie. Jednym z fragmentów, z krótkich rozdziałów jest opis XVIII-wiecznych wież gnojnych. Taki epizod w historii Warszawy, problemów, można powiedzieć, zarządzanie odpadami. Takie wieże formowano na Powiślu, one były podpalane.
I w ten sposób pozbywano się nieczystości w Warszawie. Jednak sam Rymkiewicz pisze, że pod koniec XVIII wieku ten jakby zwyczaj zanikł. Tak? To znaczy już przestano formować tego typu wieże i w jakiś inny sposób sobie radzono z nieczystościami. Jednak zaczyna zaraz marzyć, że jakiś to byłby wspaniały widok, ta Warszawa, w której płoną gnojne wieże i stanowią one tło dla wieszania, prawda, zdrajców. To jest, i myślę, że to jest dobry obraz, w jaki sposób w ogóle Jarosław Marek Rymkiewicz opisuje swoją historię. To znaczy jej odniesienie do prawdy jest bardzo wątpliwe. To znaczy on jest twórcą mitów, tak? Mitów pewnych, które mogą być mitami politycznymi, mogą być mitami kulturowymi. Pytanie jednak, czy rzeczywiście chcemy być narodem, który nie odnosi się do prawdy, a jedynie do jakichś efektownych w gruncie rzeczy, a nawet efekciarskich, wizjonerskich opowieści. Bez wiedzy o przeszłości nie potrafilibyśmy powiedzieć, kim jesteśmy. A jakbyśmy już nie potrafili powiedzieć, kim jesteśmy, to w ogóle przestalibyśmy być ludźmi i spadlibyśmy nawet poniżej poziomu mojego kota. Padło tutaj określenie, zresztą podczas wręczania nagrody na kongresie Polska Wielki Projekt, padło określenie mitotwórca, jeżeli zgodzilibyśmy się z tym stwierdzeniem, że Rymkiewicz jest twórcą nowej polskiej mitologii, to jak ona miałaby wyglądać według pana, panie doktorze? Jaka jest treść tego nowego mitu polskości? Mam ochotę trochę inaczej zacząć. To znaczy, kiedy mówimy o micie, to zaraz mi się przypomina Platon, który, jak panowie pamiętacie, poetów chciał wygnać, z państwa wyrzucić. Ponieważ jedna z takich myśli platońskich to jest myśl o tym, że poeci są twórcami mitów, a mit to jest bajka. Tak? Znaczy, słowo mitos greckie ma różne znaczenia, ale jedno ze znaczeń, które to słowo posiada, to jest właśnie bajka, kłamstwo, bujda. Tak? Więc możemy rozumieć słowo mit, kiedy panowie pytacie albo mówi się o Jarosławie Marku Rymkiewiczu jako o mitotwórcy, można to rozumieć, to słowo rozumieć dwojako, to znaczy jako pewien rodzaj uwagi czy stwierdzenia o charakterze aprobatywnym. Tak, to jest bardzo pożyteczna czynność, ponieważ każda zbiorowość potrzebuje mitów, albo można to rozumieć przeciwnie, jako czynność destruktywną, tak? Taką, która ma negatywny wpływ na funkcjonowanie zbiorowości. I jak sądzę, w dyskusji o roli twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza oba stanowiska są bardzo mocne. A teraz spróbuję jakoś może odpowiedzieć na to pytanie, jak Rymkiewicz tworzy, tak, i co tworzy, jaki rodzaj świadomości. No to może najlepszą odpowiedzią byłaby ta odpowiedź, że w ogóle otwieranie świadomości, uruchamianie samego mechanizmu pytania siebie o znaczenia jest tym, co podstawowe. Ja bym zapolemizował z tą tezą, że Rymkiewicz jest postmodernistą. Tylko prawda jest ciekawa i znajdziemy mnóstwo wypowiedzi, tekstów Rymkiewicza, które to potwierdzają. I Rymkiewicz bywa historykiem, zna ducha historii, którym jest dążenie do prawdy, a nie do baśni czy do mitów. Historia mówi o tym, co jest. Jak to naprawdę było, tak? Jak to naprawdę było. Ale filozofia mówi o tym, co jest możliwe. A o czym mówi literatura? Literatura, zwłaszcza w tym modelu, który uprawia Rymkiewicz, mówi o tym, co jest prawdopodobne. I Rymkiewicz zadaje przeszłości pytanie, na które zawodowa historia nie znajduje odpowiedzi, bo nie ma źródeł na ten temat. No, pyta, co się stało, mamy tutaj ostatnią książkę o Rymkiewicza, o Mickiewiczu. Pyta się, co się stało w trumnie Mickiewicza przez 35 lat, kiedy te zwłoki leżały na paryskim cmentarzu. I dokładnie opisuje, ile tam znaleziono guzików i gdzie się podziała reszta guzików.
No dobrze, ale... Więc to prawda, to jest pytanie rzeczowe, natomiast historia nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć. Na to może być tylko odpowiedź prawdopodobna i tutaj otwiera się... literaturę. I tutaj otwiera się droga do wyobraźni, droga do interpretacji, droga do właśnie kreowania, poszukiwania pewnego sensu w rzeczach, które ze źródeł się wyłaniają jako sensu pozbawione. Ale historia, pojęta nawet jako opowieść starająca się szukać obiektywizmu na temat przeszłości, jest także polem wyboru, polem różnych możliwości, rozmaitych wzorców. I co Rymkiewicz wybiera dla polskiej wspólnoty? Tutaj wywołuje to skrajny sprzeciw. Pozwolę sobie zacytować z książki o Samuelu Zborowskim. Krew cieknąca z trumny Zborowskiego prowadzi nas do świata, gdzie Polacy są dzicy i okrutni. I dzikich, i okrutnych Polaków boją się królowie. Na tej dzikości i okrucieństwie funduje się wolność Polaków. To wizja polskości straszna i piękna. Wizja, która zakłada, wbrew wizjom, które cenią tylko wagę i słoność polskich łez, może nie ma nic straszniejszego niż wściekłość polskich rycerzy i że tej wściekłości nie należy się wstydzić. Tę groźną, krwawą wściekłość należy pielęgnować. No, Rymkiewicz pisze to w czasach, kiedy podstawowym problemem polskiego społeczeństwa jest zaniżone poczucie własnej wartości. No, to znaczy jesteśmy narodem przegranym w historii narodem. Jesteśmy zdystansowanym przez inne nacje w dziedzinie rozwoju cywilizacyjnego. Jesteśmy narodem biednym. Jesteśmy narodem, którego nikt nie słucha i z którym się nikt nie liczy. I teraz, jeśli by pozytywnie spróbować zinterpretować to, co snuje Rymkiewicz na kanwie historii Samuela Zborowskiego, a raczej na kanwie poglądów słowackiego na historię genezyjską, to można by powiedzieć tak, Polacy nie zawsze byli tacy mali, nie zawsze byli tacy słabi. To był też naród ludzi o wolnych, dumnych, posiadających silną osobowość, rzucających się w przedsięwzięcia szalone. I może tego właśnie brakuje Polakom na początku XXI wieku. No ale oczywiście i czerep rubaszny, bo to i u Jarosława Marka Rymkiewicza się niekiedy pojawia, tak? Myślę na przykład o książce Juliusz Słowacki pyta o godzinę. Tak, gdzie się właśnie rozważa rozmaite kwestie związane z, no, również z polskością. Przede wszystkim oczywiście z takim niezrozumiałym dla nas pograniczem świata przyrodzonego i nadprzyrodzonego i tego, czego poeta romantyczny, człowiek romantyzmu doświadcza w kontakcie z tą rzeczywistością, prawdziwym lub urojonym. Pamiętam, tkwi w mojej głowie taki obraz. UFO, które ląduje w Paryżu, gdzieś tam u Słowackiego, albo w ogródku Jarosława Marka Rymkiewicza, jeszcze nie w Milanówku, ale w Warszawie przy Filtrowej. Taki obraz kompletnie, kiedy ze studentami rozmawialiśmy o tej książce, kompletnie oderwany od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, kiedy czytamy artykuły naukowe, historyczno-literackie, literaturoznawcze, teoretyczno-literackie, bo oto nagle musimy sobie wyobrazić sytuację kompletnie wyjętą z jakichkolwiek porządków. To znaczy odpowiedzi sobie na fundamentalne pytania w trybie, powiedziałbym, śmiertelnie poważnej zabawy. Zabawy z wyobraźnią, zabawy z obrazem, zabawy z biografią, zakrętami życia postaci historycznych. I otwieranie tych miejsc, które dają się otworzyć, otwiera także po prostu głowę. Otwiera głowę, otwiera wyobraźnię, otwiera umiejętności i możliwości interpretacyjne. Jeszcze zatrzymamy się na chwileczkę przy tym projekcie polskości, który in nuce jest zawarty w książkach Rymkiewicza. On, sięgając do tradycji kultury narodowej polskiej, wybiera pewne wartości, pewne symbole, pewne postaci, ustawia je obok siebie i z tego tworzy taką tablicę Mendelejewa, można powiedzieć, która jest odpowiedzią na wyzwania, aktualne wyzwania, które stoją przed wspólnotą.
Jak to wygląda dzisiaj? Które z tych wartości dla Rymkiewicza wydają się dzisiaj najważniejsze, na które kładzie nacisk? Ja bym nie powiedział, że Rymkiewicz tworzy jakiś projekt zamknięty polskości, prawda? Pewną wizję rzutowaną w przyszłość czy w ponadczasową. Dla niego polskość jest raczej zbiorem wydarzeń, biografii, rzeczy dokonanych, które umykają tej kategorii projektu. Myślę też, że nie patrzy na swoich bohaterów jako na reprezentantów całego narodu na zasadzie tablicy Mendelejewa, czyli to nie jest system polskości, to nie jest projekt, to nie jest system. To jest tak, jak w jednej ze swoich książek mówi kilka szczegółów, prawda? Kilka szczegółów, wokół których to fragmentaryczne dzieło pozwala myśleć o tym, kim Polacy byli, kim powinni być i jaki jest sens bycia Polakiem, bo jeśli coś jest przesłaniem Rymkiewicza, z którym na pewno, czy z całą pewnością on by się zgodził, to można by powiedzieć, że bycie Polakiem ma sens, że historia Polski jest fascynująca, zróżnicowana i pełna rzeczy wielkich i małych, ale w sumie piękna i godna studiowania. Że ma sens bycie Polakiem dzisiaj, w XXI wieku i ma sens zadawanie przeszłości pytań o to, kim my jesteśmy, czy kim moglibyśmy być. Kolejne, po raz kolejny odczytywanie na nowo w świetle naszych doświadczeń tej wiązki biografii, tej wiązki wydarzeń, która się Polakom przydarzyła, czy to w XVI, czy to w XVIII, czy w XIX wieku. Ale bo to nas... Bo, tu pełna zgoda, ale właśnie jaki sens? No, bycie Polakiem ma sens. Wydaje mi się, nie wiem, możecie panowie się ze mną nie zgodzić, ale książkę o Zborowskim można podsumować jednym słowem. Wolność. To jest ten sens polskości. Wolność, ale także ekspansja, ale także pewnego rodzaju wyzwanie, które się podejmuje, przyjmuje. To jest wizja, która jest na przeciwnym biegunie w stosunku do pesymizmu historycznego szerzonego przez niektóre szkoły polskiej historiografii, na przykład przez szkołę krakowską, czy potem szkołę rozwijaną przez marksistów w PRL-u. Ona pokazywała, że historia Polski jest doświadczeniem negatywnym, że straciliśmy państwo, bo jesteśmy niezdolni do budowania państwa. Przegraliśmy powstania, bo to wynika z jakichś innych naszych cech, prawda, albo romantycznych, albo sarmackich. Więc jeśli nie chcemy powtarzać naszych klęsk, to powinniśmy przede wszystkim oderwać się od naszego doświadczenia historycznego, zmienić naszą mentalność, odejść od tego, co jest tradycją i wtedy jakoś normalność zaistnieje na zasadzie dotknięcia czarodziejskiej różdżki. Ex nihilo. Z tym się Rymkiewicz nie zgadza. To jest afirmacja polskości, która jest polskością tajemniczą, nieogarnioną, widzianą aspektowo i we fragmentach, ale otwierającą nas zarówno na przeszłość, jak i na dzień dzisiejszy, jak i na przyszłość. No to zobaczmy, co sam poeta mówi o swoim powołaniu. Jestem radykalnie niczański, że jestem radykalnym niczanistą. No, może radykalnym postniczanistą. I że uważam, iż literatura nie ma nic wspólnego z dobrem i złem. Jest poza dobrem i złem, tak jak wszystkie sztuki piękne. Jest poza dobrem i złem, a nawet ponad dobrem i złem, ponieważ należy do tej wyższej sfery naszego istnienia, a sfery, która rozciąga się bardzo wysoko ponad sferą moralności. Kto mówi, że pisze, żeby zrobić coś dobrego, żeby jakiś dobry skutek spowodować, nie jest pisarzem.
jest moralistą, który udaje pisarza, a więc jest oszustem. Największe dzieła polskiej kultury nie są w swoich skutkach ani dobre, ani złe. Mazurki Chopina nie są ani dobre, ani złe, są tylko piękne. Sonety krymskie także nie są ani dobre, ani złe. Nie propagują żadnego dobra, ani żadnego zła. Są tylko piękne. Czy to nie jest manifest, egzegeza, której powinniśmy się obawiać? Czy to nie jest tak, że Jarosław Marek Rymkiewicz stawia kategorie estetyczne ponad kategoriami etycznymi? Że ponad prawdą historyczną stawia wizję historii, która przede wszystkim nie dążąc albo pozostając obojętną właśnie na kategorię prawdy, szuka emocji? Nie, ja myślę, że tutaj mamy do czynienia z tym, co panowie nazwali prowokacją w wypowiedziach Rymkiewicza. Jego Nietzsche interesuje, tak samo jak interesuje go Samuel Zborowski, bo interesuje go ta wizja nadczłowieka, kogoś, kto bierze własny los w swoje ręce. A Nietzsche, przypomnijmy, czuł się potomkiem polskich szlachciców. Choć to z prawdą nic wspólnego nie miało. Tak. I mówił, że odcina się od kultury. Ale jest to prawdopodobne. Ale jest to prawdopodobne. Natomiast bardzo dużo Rymkiewiczowi brakuje do radykalizmu tez Fryderyka Nietzschego. No mamy u Nietzschego mamy na przykład bardzo gwałtowną bezpośrednie oskarżenie skierowane przeciwko chrześcijaństwu, prawda? Przeciwko moralności chrześcijańskiej. Nic takiego u Rymkiewicza, który mówi, że z radykalnym nietzscheanistą nie znajdziemy. I teraz kwestia tego odniesienia do modelu polskiego patriotyzmu. To są dwie bardzo ważne rzeczy. Może najpierw historycznie. Bynajmniej nie we wszystkich okresach patriotyzm polski był zakorzeniony bezpośrednio w tożsamości religijnej czy katolickiej. Bo jeśli popatrzymy na te czasy Rejtana, to patriotyzm Konfederacji Barskiej jak najbardziej. Była jedność między wiarą i wolnością w Konfederacji Barskiej. A jak popatrzymy na pokolenie następne, wychowane na ideach oświecenia w szkole rycerskiej, to tam mamy samych deistów, ateistów, libertynów, materialistów. Tak, masonów. To jest patriotyzm świecki, który ma inny charakter, inny wymiar. To trwa dość długo, w XIX wieku to się zmienia i teraz zbyt szybko przyjmujemy taką tezę, że patriotyzm musi być, prawda, oparty na odwołaniu do chrześcijańskiej teorii zbawienia. Miłość do Mickiewicza, którą żywi Rymkiewicz, pomija jedną rzecz. Pomija mesjanizm mickiewiczowski. Pomija odniesienie właśnie do historii jako pewnego mechanizmu zbawienia, prawda? Czy ofiary, która ma charakter soteriologiczny i zbawczy. Tego nie znajdziemy w tej recepcji. Znaczy w tej książce o Słowackim paradoksalnie jest trochę ustępów, ale one są poświęcone raczej tej zewnętrznej warstwie mistycyzmu, czyli przejawom mistycyzmu mickiewiczowskiego. Natomiast rzeczywiście być może tej głębokiej refleksji nad mesjanizmem nie ma, ale przecież nie musi być. Marek Rymkiewicz wybiera coś. Mówiłem już pentalogia, to tu jest heksalogia, prawda? Sześć tomów Jarosława Marka Rymkiewicza o Adamie Mickiewiczu i jego twórczości. Ostatni tom, wcześniejsze tomy wydawane między innymi przez Arkana, przez wydawnictwo SIG, a najnowszy Adam Mickiewicz odjeżdża na żółtym rowerze, wydany przez Viva l'Arte. I tutaj na grzbiecie jest szóstka. Bardzo mam nadzieję, że w tej edycji ukaże się pięć pozostałych, bo niektóre już są trudno je dostępne. Dostać na rynku. Dobrze, ale jeszcze zaraz, wracając ale do jeszcze tej... mogę jedno zdanie dodać do tego, bo do tej kwestii Rymkiewicz i chrześcijaństwo. Bo to jeżeli popatrzymy na to, za co on jest krytykowany, właśnie za tą materialistyczną wizję przyrody, ten kołowrót umierania i odradzania się. Nietzscheańskie, prawda? Nietzscheańskie, ale jeszcze
starożytne, bo to jest i u Epikura, i w traktacie Lucretiusza De Rerum Natura. To jest prawda. To jest genezis pewna tradycja, to jest właśnie pewna tradycja, do której poeci polscy nawiązywali. Na przykład nawiązywał do tego Stanisław Trębecki wysoko przez Mickiewicza i przez Rymkiewicza ceniony poeta. Tylko jakie konsekwencje przynosił ten epikureizm, czy też ten materializm oświeceniowy, prawda? Mówię, jest tylko obieg życia w przyrodzie. To sensem życia jest przyjemność. Sensem życia jest dążenie do radości, piękna, oderwanie się od wszystkiego innego, oderwanie się od historii, oderwanie się od polityki, oderwanie się od służby, poszukiwanie takich czasów, korzystania z czasu, bo jest krótki. I tego nie ma u Rymkiewicza. Rymkiewicz nie jest... Inne wnioski. Inne wnioski. Ale jeszcze wracając do... Jest pewna tajemnica w tym światopoglądzie Rymkiewicza. On czegoś nie dopowiada. Ale drążąc jeszcze te kwestie chrześcijaństwa, czy to nie jest tak, że on nam proponuje pewne tożsamościowe przesunięcie? To znaczy, no wiadomo, my Polacy lubimy sielanki. Polska tożsamość przez wpływ chrześcijaństwa jest właśnie taka miękka, związana z przyjmowaniem cierpienia, ze strzelaniem do wrogów diamentami i tak dalej. Przychodzi Rymkiewicz i mówi, nasza historia powinna być krwawa, anarchiczna, jak wolność Samuela. Czyli co, bądźcie realistami. Ale jest to zarazem też przesunięcie, które mówi, czyli przestańcie być chrześcijanami, bo to wnosi pewien rodzaj właśnie miękkości, bierności, nieodpowiadania. Wiktymizuje nas. Tak. Ale może to znaczy, że Rymkiewicz mówi rzecz następującą. Historia i sfera polityki jest sferą realnej rywalizacji sił. Nie jest, polityka nie jest dziedziną walki dobra ze złem. Polityka nie jest dziedziną, w której ludzie czy narody się zbawiają. Tak? Tylko jest, tak jak u Machiavelliego, polem gry. Okrutną grę. No, polem gry, które ma swoje własne reguły. Ale na przykład w książce Juliusz Słowacki pyta o godzinę. Rymkiewicz mówi... Język jest jedynym miejscem, w którym ujawnia się duch. A co to jest za kategoria duch? Tak? Jeszcze pisany wielką literą. Jest to kategoria metafizyczna i właśnie u Rymkiewicza, jeśli ktoś odczuwa jakiś deficyt wizji chrześcijańskiej, to znajdzie tam metafizykę romantyczną, opartą na mesmeryzmie, na doświadczeniach mistycznych, na teoriach Towieńskiego, które jakoś Rymkiewicza interesują. A one są związane z gnozą, z neoplatonizmem, a tam jest tak, że byt ma strukturę materialno-duchową i ten wymiar duchowy rzeczywistości też odróżnia Rymkiewicza od Darwina. No to pozostańmy przy tym wymiarze metafizycznym i etycznym. W świadomości Polaków jest tak, że do istnienia niepodległej Polski jest im konieczne istnienie Boga. Że jest im konieczna opieka boska. Jest im koniecznie potrzebna wiara w to, że ta opieka istnieje. To trzeba uszanować. Trzeba uszanować to, że przez wieki krzyż był w Polsce nie tylko symbolem religijnym, ale także symbolem patriotycznym. Że istnieje coś takiego, co można nazwać szczególną wiarą Polaków. Myślę, że jak wielu katolików, mam pewien problem z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem. To znaczy, że jego definicja polskości, jego rozumienie tradycji, historii naszego narodu jest mało związane z katolicyzmem. Książki Jarosława Marka Rymkiewicza coś zmieniły w myśleniu Polaków o sprawach politycznych, publicznych, o kulturze. Trzeba by pewnie powiedzieć, że tak. To znaczy pewnie nie on sam, ale jego twórczość wpisuje się w pewien nowy sposób myślenia. I myślę, że można by go nazwać taką zdolnością czy chęcią do mitologizowania rzeczywistości politycznej. Moim zdaniem na przykład dobrze to widać w obecnych na wszystkich niemalże publicznych wydarzeniach i politycznych wydarzeniach różnych grupach, na przykład rekonstruktorów. Tak? To znaczy wszyscy przebierają się w szaty jakiejś przeszłości, tak? Czy to w dawnych żołnierzy, czy to w jakieś dawne postacie. Tak? Nieustannie widzimy ten rodzaj myślenia o dzisiejszych czasach.
tak jakby były one odtworzeniem jakiejś przeszłości. Tak? I to jest niewątpliwie ten rodzaj takiej kultury pamięci, która jest też u Rymkiewicza. To znaczy, że przeżywamy przeszłość tak jak te strzępki, przeżywamy teraźniejszość tak jak te strzępki przeszłości. Wydaje mi się, że to jest różne od pewnego, od takiego myślenia chrześcijańskiego, naszej tradycji chrześcijańskiej, która owszem czerpie z przeszłości, ale po to, żeby z niej wydobywać pewne dobre zasady, na przykład myślenia o sprawach publicznych, ale nie po to, żeby estetyzować, tak? Ponieważ samo estetyzowanie nie przenosi nam tylko zasad, a jedynie daje nam takie poczucie uczestnictwa. Oczywiście poczucie uczestnictwa jest ważne, ale w samej polityce ważniejsze są zasady, tak? To, czy państwo jest sprawiedliwe, czy możemy ją nazwać, jak to klasycy mówili, republiką, czy tylko bandą zbójców. Tak? I to jest tak naprawdę istotne. Wydaje mi się, że Rymkiewicz przesunął taki sposób myślenia Polaków z właśnie pewnych zasad na pewne takie celebrowanie jakiejś przeszłości, chwalebnej, mniej chwalebnej, ale takiej, która podbija pewnego rodzaju uczucia polityczne. Tak? Mam wątpliwości, czy to jest dobry kierunek. Więc podsumowując ten wątek, czy można powiedzieć, że Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi udało się narzucić nam pewną wizję przeszłości Polski? Czy Polacy jakoś się z tym identyfikują? No nie wiem. Wydaje mi się raczej, że udało się mu pogodzić pewną część establishmentu kulturalnego z dyskusją o historii. Przywrócić ten wątek do kultury lat 90. i po 2000 roku, zainteresować. To jednak ten zwrot ku historii po wielkim takim odwrocie w latach 90. obecnie jest widoczny i na pewno książki Rymkiewicza tutaj były ważnym impulsem. Ich wartość nie polega na tym, czy udało się Rymkiewiczowi coś narzucić, czy też nie, bo on nie jest ideologiem i on nie jest przewodnikiem narodu, tylko jest raczej właśnie tym, który wpływa na świat. Świadomość i sposób myślenia swoich czytelników, tak jak to powiedział przed chwilą dr Dakowicz. To byłbym ostrożniejszy. Ja nic nowego nie powiem. W zasadzie powtórzę tylko teraz po grecku. Gnothise auton. Prawda? To jest to podstawowe działanie. Poznaj samego siebie. Ta formuła, która w gruncie rzeczy, o czym ona mówi. Człowiek nie jest w stanie rozumnie wybierać, jeśli nie wie, skąd idzie, kim jest, jakie ograniczenia, zawęźlenia losu, nie wiem, jakby to określić, tak, jakie grzechy na nim ciążą. Tak? Rymkiewicz jest kimś, kto powiada nam, zajmijmy się tym rozumieniem. Być może ja widziałbym to właśnie jako strukturę otwartą, jako propozycję otwartą. Być może dojdziecie do przeciwnych wniosków niż ja, tak? Mówi Rymkiewicz. Ja to jeszcze rozwinę, bo nie zgadzam się z tym, że Rymkiewicz proponuje jakąś formę kostiumową historii, przebieranki historycznej, rekonstrukcji. Nie. On kieruje się myślą klasyczną, która kończy jego książkę Czym jest klasycyzm, że zainteresując się tym, co było, interesujemy tym, co będzie, ponieważ będzie to, co było. Skupiliśmy się w naszej rozmowie do tej pory na tej twórczości, powiedzmy, dyskursywnej Rymkiewicza. No jest to pisarz o kolosalnej rozpiętości. Właściwie nie ma gatunku wypowiedzi artystycznej, którego by on nie próbował. Dramat, esej, rozprawa krytyczno-literacka, opowieść historyczna, chwileczkę. Ale przecież, kiedy myślimy Rymkiewicz, to przede wszystkim pada słowo poeta. Jaką rolę w całej twórczości Rymkiewicza odgrywa pisanie wierszy? Jest początkiem i koroną. Początkiem i koroną. Co jak to znaczy? Zobaczcie panowie, że Jarosław Marek Rymkiewicz debiutuje poezją i domyka, oby jak najdłużej, jeszcze wieloma książkami, na które czekamy, domyka swoje dzieło także poezją. To znaczy te słowa, które słyszymy w ostatnich dwóch, trzech latach, no oczywiście wyszła
wcześniej, nieco wcześniej napisana książka Adam Mickiewicz odjeżdża na żółtym rowerze, ale aktywność literacka Jarosława Marka Rymkiewicza w ostatnich latach jest aktywnością poety i to poety wracającego do źródeł, czyli właśnie piszącego poezję o charakterze, powiedzielibyśmy, metafizycznym. Poezja jest jakby dyspozytornią całej twórczości Rymkiewicza, to znaczy wątki, problemy, motywy, pytania. Zaczynają się. Zaczynają się w wierszu i one są potem przenoszone do tych form prozatorskich, w których się pojawia też jakaś wizja, sen, coś absolutnie niedopuszczalnego w dyskursie naukowym ze względu na metodologię. Bo poezja jest jakąś formą poznania rzeczy niepoznawalnych. No właśnie, myślę, to jest to pytanie. Czym jest dla Rymkiewicza poezja? Co to znaczy dla niego mówić, a może właśnie nawet śpiewać poezję, poezją? Pan profesor mówi o takiej rzeczy, że jeśli dobrze rozumiem, że jedno w pewnym sensie przepływa w drugie. I oczywiście ja się z tym zgadzam, ale myślę, że ważniejsze są różnice niż podobieństwa. Mhm. To znaczy język prozy, język eseju jest językiem dyskursywnym. Tak lub inaczej. W przypadku Jarosława Marka Rymkiewicza jest to specyficzna dyskursywność, to znaczy w dużej części oparta o wyobraźnię. W związku z tym... Bogatą metaforę. Tak, czyli nie tylko racjonalność, ale również elementy pozaracjonalne, ale no właśnie powiedziałbym z tej... Wmontowane tak, w poetykę prozy. Kwestia obrazowania, tak? Natomiast literatura i tutaj pojawiła się ta kategoria muzyczności, prawda, czy śpiewu, podstawowa dla poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, czyli tak... Poezja nie jest wehikułem myślenia. To była ciekawa rzecz, kiedyś rozmawialiśmy, ta rozmowa była drukowana z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem i on wyraził swój gwałtowny, może nie sprzeciw, ale désintéressement związane z poezją Cypriana Kamila Norwida. To znaczy ten model poezjowania, który jest myśleniem w wierszu, nie jest modelem Jarosława Marka Rymkiewicza. Jarosław Marek Rymkiewicz jest niewątpliwie poetą, no powiedziałbym takim, którego da się dobrze odnieść muzycznie, na przykład do poetów rosyjskich, prawda? O nieco inna specyfika języka, powiedzmy Mandelsztam, którego Jarosław Marek Rymkiewicz tłumaczył i słowa, które się zjawiają, frazy, które przychodzą do głowy i wywołują dalszy ciąg, to znaczy pewien rodzaj paradoksu, tak? Melodia życia sama się śpiewa. O, no właśnie, jak ta muzyczność poezji ma się do kategorii jej sensu? Bo wiemy, że w tradycji europejskiej są to rzeczy ściśle ze sobą związane. To znaczy poezja jest związana z harmonią świata. I tu coś paradoksalnego, to znaczy Rymkiewicz, ten sam, który w esejach objawia się nam jako gwałtownik i anarchista, no nagle możemy go zidentyfikować z kategorią poszukiwania harmonii. To jest w ogóle rzecz bardzo rzadko zdarzające się w literaturze, żeby wybitny poeta był jednocześnie wybitnym prozaikiem. I Rymkiewicz jest poetą śpiewakiem, słowa u niego tańczą, nie maszerują zwykłym marszowym krokiem i jest poetą klasycznym i tradycyjnym, to znaczy klasycznym w tym sensie, że jego poezja odzwierciedla pewien ład rzeczywistości, jest tajemniczy i trudny w sensie semantycznym do uchwycenia, ale poprzez to, że ona odbija pewien porządek i śledzi ten porządek, to ona jest ładna, bo wartość estetyczna rodzi się z odbicia ładu, który istnieje w rzeczywistości. A po drugie, ona jest w sposób kontrowersyjny, tradycjonalistyczna. To znaczy, mówiąc najprościej, Rymkiewicz pisze wiersze rymowane, rytmiczne, o bardzo różnych modelach muzycznego brzmienia. I kiedy pojawiło się pokolenie nowej fali w latach, na początku lat 70., to Rymkiewicz został za to zaatakowany, że to jest niewspółczesne, że to nie odpowiada wrażliwości nowoczesnej, bo to jest taka forma akademickiego stylizatorstwa, właśnie pewnego kostiumu historycznego nakładanego na język. Tymczasem
Nie pamiętam, ale od dawna już nie słyszałem, żeby ktokolwiek, kto czyta poezję Rymkiewicza, te jego oktostychy, te jego dystychy rymowane, zwrócił uwagę, że ta forma jest jakoś niespółczesna czy nienowoczesna. Więc jemu się udało, udało się przenieść ten polski sylabizm do XXI wieku i okazuje się, że tak jest, ale... No właśnie tak, właśnie sylabizm. Posłuchajmy, co mówi poeta sam o swoim pisaniu. Wiersz to jest krótka sprawa. Właściwie powstaje w przeciągu jednego dnia. Potem może być przez jakiś czas poprawiany. Niekiedy coś nie wychodzi, na przykład wszystko jest gotowe, a dwa wersy nie chcą się zrymować tak jak należy i tego rymu się szuka bardzo długo. Ale to są już takie drobne roboty, które wykonuje się na sposób rzemieślniczy i które no, nie wymagają tego, co się niejasno nazywa natchnieniem. Dla Rymkiewicza bardzo ważną koncepcją jest koncepcja wiersza jako trupa, który gada, czyli jako takiego miejsca, które walczy z przemijaniem, ze śmiercią i może ocalić poprzez język. Kosz na śmieci, a w tym koszu ola Boga. Jaki lament, jakie jęki, jaka trwoga, ile istnień i papierów i nicości. Jaka ciemność, ale skryta tam w ciemności. Puszki, plastik, dwa psie gówna i milczenie. Śmieci, śmieci, jest w tym jakieś Boże tchnienie. Jakieś Boże miłosierdzie, Boże trwanie. Coś, co jest mi tutaj bliskie, niesłychanie. Ile śmieci, jak w dwóch mózgach nihilisty. Kiedy Bóg mu się objawia, ale mglisty. Ale super tajemniczy, super Boży. I śmierć super pośród śmieci mnie ułoży. Pod śmieciami mnie zakopie, w śmieci zmieni. Chętnie idę w tę krainę wiecznych cieni, gdzie o zmierzchu blado świecą wysypiska. Prosto w nicość, tam gdzie Boga widać z bliska. Prosto w nicość, co za odlot odlotowy, nic innego nie przychodzi mi do głowy. Co za odlot w super dobro, w super trwanie. Bóg jest dobry, ja tu piszę na kolanie. Bóg jest super, idę w jego okolicę, moje życie wsparte o tę tajemnicę. No to jaka wizja świata i człowieka wynika z poezji Rymkiewicza? Na pewno nie jest to wizja ciemna. To jest poeta, który pisze o śmierci, ale który widzi dla śmierci poważne zadanie w rzeczywistości i akceptuje tę śmierć. Ona ma swój sens, ona jest potrzebna. My nie wiemy dlaczego i po co i komu, ale życie się opiera o tę śmierć. To na pewno nie jest poeta pesymistyczny, bo czasem się go w ten sposób interpretuje, że skoro pisze o śmierci, to jakiś Schopenhauer. Nie. To jest poeta, który wielbi ład życia i śmierci. To na pewno nie jest poeta, który przeżywa jakieś swoje egotyczne choroby wieku, romantyczne czy modernistyczne. Jarosław Marek Rymkiewicz jest poetą, który ujawnia w swojej twórczości poetyckiej bardzo wielkie poczucie humoru. To się bardzo ciekawa formuła, sformułowana formuła, którą ukuł Wojciech Kaliszewski, odnoszący poezję Jarosława Marka Rymkiewicza, uwaga, do surrealizmu. To jest kontrowersyjna teza, ale myślę, że ona pomogłaby nam zobaczyć pewną specyficzną właściwość tej poezji. Mianowicie, że to jest poezja jednocześnie będąc najmocniej zakorzeniona w tradycji, jest poezją maksymalnie nowoczesną. Właśnie przez to, że w bardzo specyficzny, nowoczesny sposób operuje rozmaitymi środkami. Od melodii przez obraz do treści, które tańczą przed nami, uciekają, które grają znaczeniami. Jakie miejsce zajmuje w polskiej literaturze twórczość Jarosława Marka Rymkiewicza? To jest charakterystyczne moim zdaniem, że rangę pisarską, wielką rangę pisarską przyznają mu zarówno jego wielbiciele, ten fan klub, jak i przeciwnicy, ludzie, którzy stanowczo się z nim nie zgadzają, czasem nawet pozywają go do sądu.
Gdzie on na tej mapie polskiej literatury współczesnej się sytuuje? Na pewno sytuuje się na tej mapie, a gdzie się sytuuje, to będziemy wiedzieć, jak się dokona wielkie przewartościowanie i wielka przecena poezji ostatniego 30-lecia, bo na pewno jest ostatnim czynnym reprezentantem pokolenia współczesności. Jest już 60 lat, odkąd on tworzy i skupia na sobie uwagę. Przechodził przez różne, przez różne okresy, fazy twórczości. Dużo o Rymkiewiczu napisano, dużo jeszcze pozostaje tutaj rzeczy do wyjaśnienia i może tego już nie wyjaśnimy. Ale ja, jeśli to jest ostatnie pytanie, to powiem jeszcze o tomie i o nurcie poezji Rymkiewicza, który dla mnie jest historycznie najważniejszy. To jest ta twórczość osiowa z lat 79 i stan wojenny. Mogiła Ordona. Mogiła Ordona, ulica Mandelsztama i później wiersze polityczne. Prawda? Od tego, jakby to jest centrum tej zmieniającej się, ewoluującej twórczości. Wtedy jakby oddał się we władanie tematyce polskiej. Dla mnie najważniejsze wydają się te ostatnio wydane zbiory oktostychów Jarosława Marka Rymkiewicza, w których, jak mi się wydaje, dochodzi ta forma zostaje doprowadzona do doskonałości. Forma, która jest taką, powiedzielibyśmy, najpierwotniejszą formą polskiego wiersza. Znaczy myślę o 13-zgłoskowcu ułożonym w dystychy, rymowane. W związku z tym to jest taka jakby podstawowa komórka poetycka, jaką nie można sobie bardziej podstawowej komórki molekuła, poetyckiej, tak, molekuła wyobrazić. W tej formule, w krótkich wierszach ośmiowersowych, zamykają się niekiedy treści naprawdę ogromnie rozległe. Coś, co układa się w cykl i w pewnym sensie quasi poemat. Wszystkie wątki poezji rymkiewiczowskiej się spotykają i te wątki związane z tożsamością zbiorowości, tak, i wątki związane z jego zainteresowaniami filozoficznymi i rozmaite gry i zabawy literackie. Natomiast powiedział Norwid, nikt nie zna dróg do potomności. I my tych dróg Jarosława Marka Rymkiewicza nie znamy. Ale to, co nam zostaje, no to wezwanie, bierzmy i czytajmy. Zarówno poezje, o których przed chwilą rozmawialiśmy, jak i eseje, o których rozmawialiśmy wcześniej. Ja się także chciałbym upomnieć o dramaty, które są chyba najmniej rozpoznane, a także są bardzo ciekawe. Więc ta wielka wędrówka Jarosława Marka Rymkiewicza przez literaturę, polskość, historię jest dla nas także zadaniem. Dziękujemy uprzejmie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy za tydzień.